Witajcie kochane dziewczynki, a dziewczynki z tego względu, że jak widzicie na górze jako tytuł filmiku widnieje torebki idealne na jesień i zimę, chociaż generalnie jakbyśmy chciały się uprzeć, to mogłybyśmy te torebki nosić przez cały rok. Nie będzie to kolekcja moich torebek z tego względu, że ja nie mam Wam czego pokazywać, bo torebek mam bardzo mało, takie w sumie dwie, a teraz już cztery, które noszę w kółko i nie mam żadnych innych i nie potrzebuję. Z tym, że nie miałam żadnej czarnej torebki i chciałam taką kupić, taką wiecie, do noszenia na co dzień, na zimę, na wiosnę, w sumie na lato to nie, ale tak na wiosnę, jesień i zimę. Taką, która pomieściłaby duży zeszyt A4, który noszę, ewentualnie jakąś gazetę, coś do picia, taką po prostu do chodzenia na co dzień, na zakupy czy na uczelnię. Szukałam bardzo, bardzo długo takiej torebki, ale tak, albo mi się nie podobała, była w jakimś takim stylu, takim mocno disco błysko. Ja nie uważam, że jakoś się super ubieram, jakoś wow, markowo, ekskluzywnie i tak dalej. Ale lubię, żeby moje dodatki były takie, żeby były po prostu porządne, dobrze wykonane. Nie lubię, żeby, nie wiem, jakieś torebki mi się błyszczały, miały jakieś frędzle, zapinki, dopinki, przypinki i tak dalej. Po prostu to nie jest mój styl. Ja wolę mieć dodatki takie po prostu proste, klasyczne, nie jakieś takie, wiecie, wybajerzone, jak jakieś, nie wiem, no po prostu przekombinowane. Dlatego tak szukałam takiej dość dużej czarnej torebki i znalazłam śliczną torebkę w Prima Modzie, która jest robiona na wzór Birkin, ale raz, że ta torebka była bardzo ciężka, a dwa, że była bardzo droga, bo kosztowała 700 zł. Więc tak chodziłam od sklepu do sklepu, znalazłam śliczną, naprawdę śliczną torebkę w Kazarze, która była z takiej lekko błyszczącej skóry, idealnej na zimę, była naprawdę śliczna, ale kosztowała 1000 zł. Fakt faktem, mogłabym tą torebkę kupić, ale potem musiałabym przez 2 miesiące wegetować, więc stwierdziłam, że no bez przesady i szukałam dalej, ale przyszło mi na myśl, że no dobra, jak będę jeszcze szukać tam przez powiedzmy tydzień, dwa i niczego naprawdę nie znajdę godnego, to pójdę, po prostu kupię się torebkę, będę miała jedną porządną torebkę, znaczy drugą porządną torebkę w swojej mini kolekcji. Ale jakoś tak chodziłam po tych sklepach, nic mi nie pasowało i mówię, a wejdę do CCC, może jakieś tam kozaki oblukam, może po prostu będę miała coś fajnego, jakieś fajne kozaki, chociaż nigdy w życiu nie miałam kozaków takich wyższych niż do kostek, ponieważ no nie szyją takich kozaków. Więc mówię, a oblukam sobie torebki. Większość torebek była naprawdę okropna, taka tandetna, no i przechodzę sobie i patrzę, jest piękna, czarna, zwykła torebka, która tak się prezentuje. Takiej, widzicie, skórki ekologicznej, z tyłu jest taka. Nie wiem, czy to w kamerze wyjdzie, ale ona naprawdę wygląda ślicznie. Tutaj ma taki detal zapinany. Tak się tutaj odpina. Otwieramy. Tutaj jest oczywiście na zamek. Ma miejsce na telefon, jakąś tam przegródkę, takie tam pierdki. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna wielkości. Tutaj na przykład Wam pokażę starą gazetę. To jest trochę większa od tej gazety, także zeszyt, jakaś tam właśnie gazeta, picie, parasol i takie tam pierdki i duża kanapka na pewno się zmieszczą. I jak ją zobaczyłam, to mówię, nie, może ktoś się pomylił, może to po prostu nie jest ta torebka z tego sklepu. Mówię Wam, chodziłam tam jest chyba ze 100 torebek i wszystkie, nie wszystkie, wszystkich nie obejrzałam, ale większość z nich naprawdę była tragiczna. I patrzę na cenę i ta torebka kosztowała 99 zł, więc mówię, no kurde, ładna torebka, dobrze, naprawdę bardzo dobrze wygląda, jest taka porządnie wykonana, do tego jeszcze jest taki pasek długi, ale ja takich pasków nie noszę, więc ja oczywiście ją noszę albo tak, albo na ramię, tam różnie bywa, albo po prostu za uszy. I powiem Wam, że jak za 99 zł jest po prostu genialna, bardzo dobrze wykonana, w ogóle jak na razie, nie wiem, gdzieś ją stawiam na ziemi czy gdzieś tam, to naprawdę nic z nią się nie dzieje i jestem super, super zadowolona. Wszystko Wam pokażę, może z jakiejś, nie wiem, większej odległości, to by jakoś było widać. O, tak wygląda. I widziałam tych torebek naprawdę bardzo dużo, ja ją kupowałam w Starym Browarze w Poznaniu, ale w Bydgoszczy ją widziałam w, jak to się nazywa? W Realu, w sensie w byłym Żanie, na rondzie Grunwaldzkim. I jeżeli chodzi o czarną torebkę, to by było na tyle. Chciałam jeszcze jakąś torebkę, która będzie taka mniejsza,
może nie tyle taka, wiecie, malutka imprezowa kopertówka, ale taka naprawdę, bo na ściatku gdzieś, nie wiem, pojechać, coś załatwić, nie będę żadnymi tam bambetlami dużymi jechała, jakimiś tam zeszytami i tak dalej. I szukałam jakiejś małej torebki, chciałam, nie chciałam brązowej, bo brązową torebkę mam, więc nie widziałam sensu, żeby po prostu powielać ten sam kolor. Więc myślałam albo o jakimś takim ciemnym fiolecie, albo właśnie o jakimś takim ciemnym, takiej ciepłej żółci, jakimś takim musztardowym odcieniu. I znalazłam śliczną, naprawdę śliczną torebkę z River Island, tak ona wygląda. Wielkościowo to jest mniej więcej tak. W sumie niby one się od siebie wielkością dużo nie różnią. Ale ta jest jednak mniejsza, dlatego jest bardziej płaska, taka kompaktowa, z taką ładną, bardzo ładną rączką. Może ja... Czekajcie, trochę przybliżymy. Z taką bardzo, bardzo ładną rączką. O, teraz super widać. Tutaj jest ta, ta właśnie musztardowa skóra, tutaj jest taka złota rączka. Tak z tyłu wygląda. Ona ma bardzo, bardzo ładne takie imitacje wężowej skórki. Ślicznie wygląda. Jest tutaj tak zapinana, to taki pstryczek, podnosimy i w środku ma taką bardzo ładną, metalową chciałam powiedzieć, taką miodową podszewkę. I tutaj jeszcze jest taka mała przegródka na zameczek. Naprawdę ślicznie wygląda, jest dość pojemna, ja naprawdę jak ją kupowałam, to nie myślałam, nawet nie podejrzewałam, że ona będzie bardzo, bardzo pojemna. Co prawda nie zmieści się do niej zeszyt A4, ale normalny zeszyt, jakiś tam portfel, wiadomo, okulary, telefon i tak dalej, kanapka, też się zmieści. Do tego jest taki mały paseczek, więc jeżeli ktoś lubi nosić na paseczku torebki, to na pewno mu się spodoba. Cenowo też nie najgorzej, chociaż już nie tak ładnie jak w CCC, ale kosztowała 199 zł. I kupiłam ją w River Island w Starym Browarze. Te torebki mają już prawie miesiąc, ale nadal są, więc jeżeli macie ochotę, którą sobie z niej sprawić, to mam nadzieję, że będą Wam dobrze służyć. Jeżeli udało Wam się ostatnio kupić jakieś fajne torebki, z których jesteście bardzo zadowoleni, to napiszcie mi, ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Także co? Chciałam Wam tylko pokazać, co udało mi się zdobyć. Może któraś z Was właśnie potrzebuje podobnej torebki. Ta jest taka dosyć, no, rzekłabym, wybajerzona, ale jeżeli ktoś potrzebuje z Was zwykłej, porządnej, solidnej, czarnej torebki, to naprawdę ja jestem z niej bardzo zadowolona. Dodatkowo każda z tych torebek ma 2 lata gwarancji, więc jeżeli ta torebka przeżyje 2 lata praktycznie ciągłego noszenia, to po prostu pocałuję ją w podszewkę, naprawdę. I co? Teraz już naprawdę mykam. Jadę na Maltę na rower, bo się umówiłam ze znajomymi. Całuję Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu. Bawcie się dobrze i buziaczki, pa, pa!